Lilkę poznałem we wrześniu 39 roku. Świat, w którym żyliśmy, przestał istnieć. I żołnierze, po tym jak podpalili część domów, zaczęli strzelać po oknach domów niepodpalonych. Gdyby nie okupacja, nie musielibyśmy kombinować, jak przeżyć. No wszystko byłoby po staremu. Rekwizycja statku przez nasze wojsko łączyła się z automatycznym zmobilizowaniem jego załogi. Sam wiesz, że od początku wojny Opatowiec zawalony jest uchodźcami i znaleźć jaki kąt do spania bardzo trudno. Czy ona nie mogłaby mieć jakiegoś grzechu na sumieniu? Na przykład puścić się z jakimś Niemcem, żeby zdobyć pieniądze na jedzenie? Zapytam inaczej. Czy mówiąc nieprawdę, naraziłaś czyjeś życie na śmierć? Lilka jest bardzo rozsądną i samodzielną panienką. Na pewno jej wybór będzie dobrym wyborem. Spocznij, siadaj z nami, Lilu. Po pierwsze zajmiesz się tymi Niemcami. Dobrze, że Polska ma takich dzielnych żołnierzy jak ty, Lilu. Szkoda, że nie ma więcej. Jak się pani śni zabijanie, to będzie życie. Jeżeli rana znajduje się na owłosionej części ciała, należy zgolić włosy bezpośrednio w jej sąsiedztwie. 4, 5, hura! Marysia wygrała! Tak, ale ta dziewczyna miała na imię Lilka. Powiedz coś więcej. Bohaterka ma na imię Lilka i... I jest to? Dziewczyna z ołówkami w warkoczach.